Kolejna bitwa i kolejne dylematy. Wspólnie uczą się muzyki, która z dziewczyn zostanie w programie, a która wróci do szkoły. W lewym narożniku dziewczyna obdarzona kosmicznym talentem i niebanalną osobowością. Głos, jakiego ta planeta jeszcze nie słyszała. Ma nadzieję, że Polska jest gotowa na jej muzykę. Aleksandra Dalewska! Naprzeciw niej równie wielki talent. Zadebiutowała na scenie mając 4 lata i do tej pory z niej nie zeszła. Wybrana przez Anię w odcinku radiowym, co oznacza, że dostała drugą szansę. Musi wygrać tę bitwę, bo więcej szans nie będzie. Patrycja Kapelska! Ring wolny! To sound when he said it would be the call and long. When he got that sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? Can I get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever kiss me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Alright, he keeps on telling me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was, yes, he was. Oh, yes, he was. How will I remember the look that was in his eyes? Sitting kisses for me. Aplauz to już jest niezła recenzja, a teraz recenzja Andrzeja. Proszę. Aleksandra, Ola, Aleks, wiesz, że jesteś moją ulubioną kosmitką? Po prostu wiesz, gdybym był pasażerem Star Treka, ty byś go pilotowała, czułbym się bezpiecznie, mimo tego, że nigdy nie wiedziałbym, dokąd dolecimy. Dla mnie wygrywa Ola. Jak byłam dzieckiem, uwielbiałam oglądać Kosmos 1999. I zawsze wyobrażałam sobie, że jestem doktor Alan. Ja po prostu byłam nią. Ja nawet miałam być blondynką w ogóle. I dlaczego? Chyba się zgłoszę do ciebie na leczenie. Nie z miłości do kosmosu, nie z miłości do statków kosmicznych. Z miłości do kosmitów. I dlatego absolutnie Ola... Kupiłaś mnie po raz kolejny. Na maksa. I tyle. Ja nikomu niczego nie zazdroszczę, ale zdarzyło mi się w tym programie zazdrościć Ani ciebie. Ja nie tylko widzę ciebie w następnym odcinku, w następnym programie, ja ciebie widzę w finale. Po prostu jesteś doskonała. No dobrze. Ale to Ania decyduje. Aniu, bardzo proszę. Ola, nie wiedziałam kompletnie, na co cię stać. Mówię ci jedno, ty zawsze robisz co innego. Jesteś krnąbrna, strasznie.
porównaniu z Patrycją, praca z tobą będzie bardzo trudna. Z Patrycją na pewno łatwiejsza, bo Patrycja słucha. Teraz muszę się naradzić z moim teamem. Naradź się z nami. Właśnie, chciałam to powiedzieć. Szczerze mówiąc, to Patrycja wykonała akurat maksymalną pracę. Nergal, Kaja i Andrzej są jednoznacznie za Olą. Dream Team za Patrycją. Kogo wybierze Ania? Powiem krótko, Patrycja, walczyłaś z bardzo godną przeciwniczką. Ola wygrywa. Patrycja, dziękuję. Śpiewaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak Patrycja tłumaczy swoją przegraną? Ola jest inną osobowością, która bardziej Ani kręci. Czy Nergal wywróżył Oli udział w finale? Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Vaio.